Jednorożce, smoki, syrenki, wróżki, ale żadnych szlamów, ani jednego. Nie ma ani bajek, ani legend o szlamach. Jestem fantastycznym stworzeniem. Spokojnie, wiem, co łączy bajki i szlamy. Co? Co? Powiedz! Rainbow Surprise Fantasy Friends. Wow, a co to za buteleczki? Ha, to nie są zwykłe butelki na perfumy. W każdej z nich jest magiczne stworzenie. Na przykład ta syrenka. Pije ze specjalnej butelki, a potem wypluwa szlamik i pryska również brokatem. Super! Mamy ich 12 i wszystkie są różowe. Tak, bardzo ładny kolor. Pod zatyczką jest spray. Naciśnijmy. Wow, brokat! A jak naciśniemy drugi raz, butelka się otwiera i widzimy niespodzianki. W kremowym woreczku z nadrukowanymi gąbeczkami. Ta duża już na nas czeka. Wow, jaki piękny czerwony kolor. Wyciągnijmy woreczki. Trochę ich jest. Policzmy je. 1, 2, 3. Zacznijmy od tej małej. No i proszę. To butelka wody dla naszej lalki. Jest czerwona. Jest napis Sparklies i dziewczynka z różowymi włosami. Ma w nich stokrotkę i biedronkę. Następny. Wow, patrzcie, ile w nich niespodzianek. To chyba komplet z katalogiem, instrukcjami i... O! Patrzcie tylko. Mamy tu łyżkę z jednorożcem i tęczowy połysk do szlamików. A to woreczek na szlamik od tej dziewczynki. I tajemniczy biały papier. Zobaczmy. To plecki syrenki. Ma na nich serduszko, ale tajemniczo. Jak myślicie, co jest w środku? Hej, to ktoś bardzo malutki. Czyli tu są 4 niespodzianki. Pierwsza to... ubranka. A dokładnie biedronkowe szorty. Jeśli je zdejmiemy, ostrożnie, otwieramy pojemnik i wyjmujemy top. Przechodzimy do dużej torebeczki z główną niespodzianką. Naszą lalką. Wow. To ta ślicznota z buteleczki i woreczka. We włoskach ma stokrotkę i biedronkę. Rety kotlety. A na pleckach ma skrzydełka biedronki. Tu jest to serduszko z instrukcji. Zdejmijmy je. Naciśnijmy jej brzuszek. O, pryska brokatem. Czas nakarmić naszą biedroneczkę. Napełniamy butelkę. Tap, tap, tup, tup. Kto jest głodny? Jedzonko w drodze. Do ostatniej kropli. Okej, szybko zamykamy smoczkiem. O tak! Teraz potrząsamy przez minutę. Ups, ktoś się przejadł. Wypuśćmy nasz szlamik, jej! Rzućmy teraz okiem na katalog. Po tej stronie mamy piękny plakat z 4 naszych fantastycznych laleczek. A po drugiej mnóstwo magicznych stworzeń. Możemy zebrać ich 16. Teraz mamy rzadką Lady Dots. Ma czerwony szlamik. Jest! Seria Down to Earth. Tymczasem nasz szlamik jest gotowy. Wyciągamy. Włóżmy go do specjalnego woreczka, żeby nie wysechł. Weźmy teraz drugą buteleczkę. Ciekawe, czy brokat będzie tego samego koloru. Wow, jasny różowy! Szybko otwieramy. Wow, wygląda jak poprzedni. I... wysypujemy! Co za świetny złoty kolor. Wiem już, że tutaj kryje się inny mały woreczek. Ale super, każda lalka ma woreczki w innym kolorze. Wipe Castle. Widać nawet zamek. Może nadleci smok i będzie walczył z księciem z bajki? Zobaczmy ciuchy.
biała pieluszka z czerwonym paskiem i złotą agrafką. W środku nie ma topu, co znaczy, że to chłopczyk. Złota lalka będzie później. Najpierw otwórzmy mały woreczek. Tu mamy katalog i instrukcję. Chciałabym zobaczyć woreczek na szlamik. Taki sam jak buteleczka. Brokat White Castle Glitter Crate. Tu włożymy szlamik. Tak jak poprzednio mamy tęczowy brokat i łyżkę z jednorożcem. A teraz coś, na co wszyscy czekaliśmy. Główny i największy woreczek. Wow, a oto nasz chłopczyk. To prawdziwy książę. Ma takie jasne włoski i oczywiście złotą koronę. Złożył rączki w serduszko, a na brzuszku ma tatuaż mówiący z bajki. W końcu książę z bajki, prawda? Nasz książę musi rosnąć duży i zdrowy. Dajmy mu jeść. Twoja buteleczka. Chyba jesteś głodny. Jemy. A teraz wkładamy smoczek. Proszę bardzo. Przygotowałam już zbiorniczek dla ciebie. Nasz książę jest również na plakacie. Ciekawe, jak się nazywa. Tu jest, tuż obok naszej Lady Dots. Nazywa się Rico Charming i ma pomarańczowy szlamik. Seria Down to Earth. Szlamik jest gotowy. Dodajmy tęczowy brokat. Wow! Ten szlamik wygląda świetnie. Ugniećmy go porządnie. Mamy też specjalny woreczek. Tak jak być powinno. Szczelnie zamykamy i gotowe. Teraz trzecia butelka. Czuję lukrowy brokat. O, butelka od razu się otworzyła. Widać małą dziurkę. Spróbujmy otworzyć. Patrzcie, ile lukrowych woreczków. Deszcz niespodzianek. Ten woreczek chciał wrócić do butelki, ale nie. Musimy zobaczyć, co jest w środku. To buteleczka. Słodki brzoskwiniowy kolor ze złotymi detalami. Sparkle all day. Zaczniemy od razu od największego woreczka z zabawką. Wow! To skrzydła! Mamy aniołka z różowymi włoskami i lśniącą perłową skórą. Jej buzia to tajemnica. Ma na sobie kocią maseczkę z kolorowym lukrem. W małym woreczku powinno być ubranie. Musimy ubrać naszą kocią dziewczynkę. Mamy pasującą czarną pieluszkę z agrafką. A w środku mamy świetny czarny top. Jak poprzednio, tu mamy instrukcję, katalog i łyżkę. I oczywiście woreczek na szlamik. Zdejmijmy to wszystko ostrożnie. O, Sparkle Rainbow! Świetny woreczek z pastelowymi kolorami. Jest naprawdę ładna. Do tego jeszcze brokat i łyżka. Ubraliśmy już lalkę i teraz czas na karmienie. Napój na pewno jest pyszny. I zamykamy buzię smoczkiem. I porządnie wstrząsamy. Jak zwykle przez minutę. Trzęsu, trzęsu. Szlamik jest gotowy. No już, malutka. Wszystko wypluwamy. Uwalniamy cały szlamik. Nasz kotek nazywa się Dilly Skies. To rzadka laleczka z różowym szlamikiem. Zebraliśmy już całą kolekcję Down to Earth. Świetny początek. Sprawdźmy teraz nasz szlamik. Wygląda naprawdę ładnie. Dobrze, włóżmy do woreczka, żeby nie wysechł. Hop, hop, hop. O tak. Otwórzmy teraz dwie jednocześnie. Tada! Zdejmujemy zatyczki i... Psik, psik! Super! Piękne brokatowe fajerwerki. To zwykły woreczek i...
O, wygląda na otwarty. Wysypmy zawartość. Niebieskie. A w drugim zielone. Świetne połączenie kolorów. Otwórzmy je. Wow, mamy butelkę Pizza Hut. A w zielonym jaskrawo zielona buteleczka Sparkle. Takie różne i przy tym takie jasne. W tych woreczkach czuję jakieś ciuszki. Zobaczmy, w co ubierzemy nasze maleństwa. Wow, jaka urocza niebieska pieluszka z żółtymi piorunami. A w środku? No i proszę. O, top zrobiony z chmur i tęczy. Bardzo niecodzienne. Sprawdźmy drugi woreczek. Mamy tu... A gdzie pieluszka? Ta dziewczynka chyba jej nie potrzebuje. Spójrzmy na top. Ale uroczy! Jest z fioletowych muszelek z perłami i gwiazdką. Ale zobaczmy, czy nasza lalka ma już pieluszkę. O, to syrenka! Dlatego nie ma pieluszki. Nie potrzebuje jej. Piękne malinowe włoski z gwiazdkami i brokat na policzku. Jest zielonkawo pod ogonem. Spójrzcie tylko na ten seledyn. Bardzo urocza laleczka. Tu powinna być jakaś chmurna księżniczka. Aha. Na głowie ma błyszczący lukier. Ma fioletowe brewki i kosmiczne włoski. Ale z niej ślicznota. A tu mamy szlamikowe woreczki Pizza Hut The Magic of Now i wesołą rybkę Sparkly. A oto nasze ślicznoty. Pierwsza to podniebna księżniczka, a druga jest morska. Musisz dużo jeść, żeby dobrze pływać. Czas na karmienie. Smacznego. Wkładamy smoczek i za chwilę wstrząśniemy. Lot w chmurach też potrafi zmęczyć. Ciebie też nakarmimy. Aleś ty głodna. Jedz na zdrowie. A oto i smoczek. Nią też za chwilę będziemy potrząsać. Szlamik syrenki jest już gotowy. Wow, jaki fioletowy kolor. Zobaczmy teraz szlamik podniebnej księżniczki. Wow, tu mamy więcej błękitu, ale szlamik wciąż jest fioletowy. Super. Syrenka ma tu małe serduszko. Naciśnijmy jej brzuszek. Wow, niebieski brokat. Podobno jedna z lalek nie ma pieluszki. Proszę, zrobiłem dla niej szaty. Nie, Sam, nie potrzebuje pieluszki. To syrenka. A to wygląda jak mój strój kąpielowy. O, ten nadopiekuńczy szlam. Zobaczmy. O, niebieski brokat. Piękny. Zaczęliśmy nową serię. Pierwszy to Aqua. A nasza lalka to... Rzadka Misty Coral z fioletowym szlamikiem. Druga seria to Starlings. Tu mamy rzadką Luna Eclipse z fioletowo-niebieskim szlamikiem. A propos szlamików, już są gotowe i wyglądają jak cienie do oczu. Tu mamy szlamik syrenki, jest z brokatem. Piękny winogronowy odcień. I fioletowo-niebieski szlamik Luny Eclipse. Bardzo miękki w dotyku. Włóżmy oba do woreczków. Ostatnia butelka z górnego rzędu naszego zestawu. Ta też pryska brokatem. Widzicie, jak błyszczy? Otwórzmy je. Kolejny duży woreczek do otwarcia. Rozdzieramy. Te woreczki są jasnofioletowe. Wow! Tutaj chowa się najmniejszy woreczek. Zaczniemy od niego. Kolejna czarna pieluszka, ale ze srebrną agrafką. I zaglądamy do środka. Mamy tu mały skórzany top, bardzo niecodzienny. Ten woreczek jest świetny. Jest nie tylko fioletowy, ale również błyszczy na czerwono. To wróżka ze skrzydłami motyla. Patrzcie na kolor na jej nogach.
Nazwałabym ją nocną wróżką. Patrzcie, ma półksiężyc na czole i oczy w różnych kolorach. Włosy świecą jak perły ze srebrną wsuwką. Na rączkach widzimy gwiazdy i planety. Ciekawe, jakim brokatem pryska. Zobaczmy. O, szmaragd! Prawdziwa z niej czarodziejka. Zobaczmy jej butelkę. O, that smells. Welcome to the after party. Jest obok naszej Luny w serii Starlings. Nazywa się Penelope Prism i ma seledynowy szlamik. Zobaczmy, czy to prawda. Spodziewamy się seledynu. Wow, zdecydowanie prawda. Suzan, w imię szlamowej gildii prezentuję Ci ten oto bukiet. Dziękuję, a co to za okazja? Traktujesz szlamiki jak nikt na świecie. To wzruszające. Miło mi. Lubię pracować ze szlamikami. Ten jest gotowy. Dodajmy nieco magii. Hop. I ugniatamy. Nasza wróżka ma syrenkowy szlamik. Zobaczcie z bliska, jak on się błyszczy. Piękny kolor. A jaki miękki w dotyku. Szlamik wkładamy do woreczka Glitters Fantastically Magical. Stawiamy na improwizowanym stojaczku. Nie zapominajmy o pięknej Penelope. Została nam połowa butelek. Zajrzyjmy do środka. I jeszcze jedna. Zdejmujemy zatyczki i pryskamy brokat na stolik. I drugi. Niebieski. Świetny. Tak błyszczy, że aż pachnie. Otwórzmy butelki. Mamy tyle super lalek, że trudno mi sobie wyobrazić, jakie jeszcze nas czekają. O, patrzcie. Jasno niebieskie. Wyciągamy woreczki z drugiej butelki. Sześciusieńkie. Mamy nawet kilka złotych. Bardzo ładne. Te dwa stosiki wyglądają jak słodycze. Jeden złoty, a drugi niebieski. To Glitterate! Pif, paf, paf! Otwórzmy złoty woreczek. W środku powinna być inna butelka. O! Ciekawe, co to jest. Glitter Queen. Parodia Burger Kinga. Następny woreczek. Mamy coraz więcej wskazówek o naszej postaci. To burzowa lalka. Ma pieluszkę z burzowym niebem i błyskawicami. Zobaczmy top. Super, kolejne błyskawice i serduszko, ale ekstra. A to co? O, strój pszczółki. To chyba będzie miodowa lalka. Zobaczmy top. Wow, w tym samym stylu co shorty. Te dwa kolory wyglądają świetnie, prawda? O, kolejna wróżka. Oj, trochę utknęła. Spójrzcie na jej perłowe skrzydła. Lśniące fioletowe włoski i jeszcze więcej piorunów. Z przodu ma spinkę w kształcie pioruna i kilka loczków. I kolejny piorun na plasterku na jej nosku. Ma przeurocze piegi. Teraz wyjmujemy naszą pszczółkę. Już za chwilkę. Chodź, malutka. Hej, z tymi skrzydłami wyglądają jak siostry. Jej włoski mają piękny i ciepły kolor. Ma w nich kilka pszczółek i koronę. Prawdziwa królowa. Patrzcie na to. Są z tej samej serii. Airy Cloud. Ale super. Znaleźliśmy rzadką Electra Spark z fioletowym szlamikiem. I uroczą Honey Bee. Ciekawe, jakiego koloru jest jej szlamik. Zielony czy żółty? Dziewczęta są ubrane i najedzone. Są takie niezależne. Zobaczmy szlamiki. Dawaj, malutka, pokaż swój szlamik. Zielony!
Okej, odznaczamy w katalogu. Czas na Elektrę i jej fioletowy szlamik. Tak jak myślałam. Woreczki na szlamiki naprawdę do nich pasują. Honeybee ma żółty z Glitter Fries. A Elektra Spark Real Magic Bar z czekoladową gwiazdką. Super! Tymczasem szlamiki są już gotowe i możemy je wyjąć. Glut, glut. Powiedziałabym, że ten szlamik jest bardziej miętowy niż zielony. I bardzo fajny. Drugi jest winogronowy z brokatem. Jest bardziej rozciągliwy w porównaniu do pierwszego. Świetny i mięciutki. Szlamik w woreczku i wszystko jest załatwione. Widać wyraźnie, że lalki lubią swoje towarzystwo. Zostały nam tylko 4 butelki do końca. Otwórzmy po 2. I druga. Zdejmujemy zatyczki. Spryskaj mnie brokatem! Dobrze. Gotów? Ognia! Woohoo! I drugi! Tak jest! Ja błyszczę! Jesteś moją gwiazdką. Wróćmy do otwierania. Wow! Piękne woreczki. Mieliśmy już w takim kolorze. Tylko żeby zabawki się nie powtórzyły. Oby woreczki w drugiej były w innym kolorze. O, złote! Ten kolor też już był, ale jest bardzo ładny. Zacznijmy od jasnej czerwieni. Zobaczymy od razu, czy nie będzie powtórki. O, a co to za ślicznota? Chyba kolejna wróżka ze skrzydełkami. Co za wzorek! Słodki truskawkowy kolor, spinka ze słonkiem i dużo agrafek we włoskach. Ma piękne niebiesko-zielone oczka. Zostaniemy przy tej lalce i sprawdzimy jej butelkę. Też jest czerwona. Przy krawędzi mamy serduszka, a nad nimi jest większe zrobione z frytki. Przypomina logo McDonalda. Ostatni woreczek tej lalki. W środku powinny być jakieś ubranka. Czerwone szorty z żółtym paskiem. Zdejmujemy i przechodzimy do topu. Wow, ma słonko i paski. Bardzo ciekawie. Złote woreczki otworzymy przy pomocy magii. I... O, zdaje się, że mamy drugą Honeybee. Jeszcze trochę i będziemy mieli rój przeuroczych pszczółek. Karmimy słoneczną truskaweczkę. I... już. Teraz bierzemy smoczek i porządnie wstrząsamy przez minutę. No i proszę. Jasny pomarańczowy szlamik. Ktoś tu chyba pił Fantę. Jedyna z serii Infernos. Rzadka Kyra Ray. Jak widzieliśmy, ma pomarańczowy szlamik. A oto i nasz szlamik. Już gotowy. Jak zwykle ugniatamy. Jest miły w dotyku. Prawie jak kluseczki mochi. Wkładamy szlamik do jego woreczka. I już. Wróżki zajęły miejsca w pierwszym rzędzie. W tęczowym pudełku zostały tylko 2 butelki. Otwórzmy je. Ale najpierw sprawdźmy atomizer. Wow, brokatowa wojna! Dobrze, otwieramy butelkę. I oczywiście drugą. Proszę bardzo. Ciekawe, jakie woreczki tu będą. O, zielona! Piękny szmaragdowy odcień. Uwielbiam te woreczki. Zobaczmy drugi kolor. Wygląda na czarny. Takiego się nie spodziewałam. Zaczniemy od najmniejszego woreczka. Wow, bladozielona pieluszka. Z przodu są stokrotki na pasku. Urocze. Zobaczmy, jak wygląda top. Tu też są stokrotki. Wprost piękny komplet. Taki delikatny.
Przejdźmy teraz na ciemną stronę mocy. Zobaczmy. Pieluszka jest ciemno-niebieska, z falbankami i czaszką. Z przodu mamy niesamowity wzór. Spójrzmy teraz na top. Mamy to coś w kształcie motyla z czaszką w środku. Trochę upiorne, prawda? Zostały tylko dwa woreczki z lalką i jej butelką. Zaczniemy od butelki. Proszę bardzo. Jest zielonkowa, zupełnie jak woreczek. Pixie Punch. Mamy obrazek z łączką, grzybkiem i motylkami. Piękny. Zobaczmy butelkę naszego mrocznego motylka. O, ciężko się otwiera. Ale jasna. Sparkle 8 z owocem tropikalnym i radosnym obrazkiem. Otwórzmy teraz właścicielki tych skarbów. Wow, a kto to? Jaka piękna! To leśna nimfa z motylkami i kwiatami w blond włoskach. Wianek nachodzi na tył jej głowy. Ma złote i magiczne skrzydełka. Niesamowita laleczka. Ten woreczek jest bardzo duży. Może ta lalka jest większa od pozostałych? Fantastyczne połączenie seledynu z fioletem. Cała jest piękna z zielonkawą skórą. Spójrzcie na te skrzydełka. Są na nich półksiężyce i gwiazdki. Dzyń, dzyń, dzyń. Ta tajemnicza piękność to rzadka pipa Twilight. Należy do serii Starlings. I ma fioletowy szlamik. Bella Twinkle z serii Flora jest naszą pierwszą ultra rzadką księżniczką. Ma różowo-żółty szlamik. W każdej serii znaleźliśmy po dwie laleczki. A w niektórych trzy. Pora nakarmić lalki. Nie mogę się doczekać kolorowego szlamiku Belli. Hop! I oczywiście smoczek. Potrząsamy. Minuta minęła. Wyciągamy smoczek. Ups, nadchodzi pomarańczowy szlamik. Taki kolor otrzymamy po zmieszaniu różowego z żółtym. Pipa Twilight też jest gotowa. Wyciągamy smoczek i lejemy. Ale ładny kolor. Prawie winogronowy. Szlamik jest już gotowy. Piękny odcień. Szlamik Belli ozdabiamy tęczowym brokatem. Ale różowy. Teraz ugniatamy, ugniatamy, ugniatamy. Wyszedł prawie jak owoc żurawiny. Ale my wiemy, że to szlamik. Szlamik Belli włożyliśmy już do woreczka. Pixie Dust Glitter Marshmallows i woreczek Pipy Sweet Glitter's Magic Splash. Idealnie pasuje. Otworzyliśmy wszystkie 12 butelek Rainbow Surprise Fantasy Friends. Poznaliśmy kilka wróżek, księżniczki, aniołka i nawet syrenkę. To było bardzo ciekawe i kolorowe otwieranie. Czuję się znacznie lepiej. Magiczne stworzenia i szlamy mogą żyć razem. Napiszę o tym bajkę. Na pewno będzie świetna. Lecę pisać. Pa, pa, widzowie. I dajcie kciuka, jeśli jesteście fanami Rainbow Surprise. Magiczne pa, pa.